Także ja trochę zmieniłam tytuł referatu wobec tego, co jest w materiałach, ale myślę, że nikt tutaj nie miał czasu czytać tych materiałów i za bardzo się w nie wgłębiać, bo sesja jest naprawdę fascynująca i postaram się jakoś przynajmniej, nie wiem czy dorównać, ale nie zmęczyć Państwa tym, o czym będę mówiła. A trochę zejdę na pole sztuki polskiej za Dawidem Crowleyem. Troszeczkę zostanę w tym obszarze, jednocześnie wychodząc w historię. 1 października 1959 roku Władysław Hasior wyruszył z Zakopanego na motocyklu Jawa, który tutaj Państwo widzą, i obiecuję, że to jest jeden z dwóch tylko obrazów, który wynika z tak zwanego Google Research, czyli robiony trochę w ostatniej chwili. Drugi będzie na końcu. Pierwszym krajem, którym się znalazł, była Czechosłowacja, ale zdarzył się pech, złapał gumę. To wszystko skomentował w dzienniku prowadzonym wtedy na gorąco przez starą kobietę, która jeszcze w Zakopanem przeszła mi drogę. Zanim wzięłam do ręki tą książkę z jego dzienników opublikowaną wiele lat później, nie miałam pojęcia, że nieszczęście przynosi starsza kobieta. Myślałam, że tylko koty. I okazuje się, że jednak nie. I pomyślałam sobie, co by było, gdyby Hasiorowi jeszcze raz przeszła drogę starsza kobieta. Mam na myśli oczywiście Erny Rosenstein. No i taki był pomysł tego referatu, który miał polegać na przeciwstawieniu sobie dwóch strategii artystycznych. I w tym przeciwstawieniu niewątpliwa byłaby taka wyższość tej artystki nad tym artystą, a jego sposób posługiwania się surrealistycznymi emblematami ukazany jako taki bardziej prymitywny, naiwny, podczas gdy ona zresztą była starsza o pokolenie, ona byłaby kimś, kto z racji bliskości czasowej, znajomości języka francuskiego, obejrzenia międzynarodowej wystawy surrealizmu w Paryżu w 1937 roku, byłaby kimś, kto rozumiał nie tylko literę, ale ducha tego kierunku, jakim był surrealizm. Jednak w pewnym momencie uznałam, że takie założenie prowadzi na manowce. A punktem zwrotnym dla mnie było przeczytanie książki Andrzeja Banacha, Hasior, której tutaj pierwsze strony widzimy. Po przejrzeniu której doszłam do wniosku, że wszystko, co wymyśliłam, jest właściwie błędne i zbyt proste. Pozostało tylko jedno, jakaś intuicja, że istnieje jakaś ciekawa różnica pomiędzy tą dwójką artystów. I kiedy z Barbarą Piwowarską robiłyśmy wystawę Erny Rosenstein, 3 lata temu, to przypomniało mi się, że jeden z jej obiektów nazwałyśmy Hasior. Ale dlatego tak nazwałyśmy jeden z tych obiektów, że on był inny niż pozostałe jej prace. On był taki czysty, wymuskany, składał się z takich elementów gotowych, to był taki asamblaż, ale był zbyt dobrze zakonserwowany, żeby pasować do Erny. Nie mam go tutaj, ale pokażę to, co jest dla niej bardzo typowe, czyli coś, co jest, składa się z też elementów znalezionych na śmietniku, odpadów, ale co jest w zasadzie takie brudne, niedoczyszczone, zakurzone i entropiczne. No i właśnie on taki nie był. Natomiast ona miała umiejętność zatrzymywania takiego stanu zepsucia i brudu.
zrozumiałam, że surrealizm, owszem, jest bardzo dobrym narzędziem do badania polskiej sztuki powojennej, ale są w zasadzie dwa poziomy, czy dwie perspektywy badawcze, które na siebie nie zachodzą. Ta pierwsza to jest tak po prostu rozumiana recepcja surrealizmu. No, związki, kontakty, wpływy i tak dalej. I na pewno takie związki istnieją od czasu, kiedy, jak na pewno część z Państwa wie o tym i były wystawy, jak Jerzy Kujawski wszedł właśnie do ruchu faz, o którym mówiła Sarah Wilson, od czasu, kiedy Marian Bogusz ze Zbigniewem Dłubakiem spotkali w Pradze, po powrocie z obozu, wracając z obozu, spotkali się z kręgiem czeskich surrealistów. Tu jest praca właśnie Zbigniewa Dłubaka w takim typowym stylu lat 40. surrealizującym fotogram. 1948 roku. I że te zainteresowania, te kontakty przybierają na sile w drugiej połowie lat 40. i obejmują takich artystów jak Alfred Lenica, Andrzej Wróblewski też na pewno trochę, Erna Rosenstein właśnie, Jerzy Nowosielski, Jerzy Skarżyński, czy widoczny tutaj Zbigniew Dłubak. Jestem pewna, że niemożliwe jest wyłączenie takiej refleksji nad surrealizmem z kontekstu politycznego. Wtedy wybór surrealizmu, czy też deklaracja, że się jest surrealistą, to była z pewnością deklaracja po stronie lewicy, po stronie sztuki politycznej, zaangażowanej. Często był to protest przeciw wojnie, przeciw przemocy wielkich mocarstw, imperializmowi. Ale i to jest chyba najciekawsze w takiej dialektyce surrealizmu około 1948 roku w Polsce, że stanowił też pewne wyzwanie rzucone, zapowiadanej wtedy przez władze polityce kulturalnej. Stąd na przykład prowokacyjne zatytułowanie tego obrazu przez Andrzeja Wróblewskiego Rozstrzelanie surrealistyczne. To jest właśnie ta prowokacja, która nie została wtedy odczytana, ponieważ obraz nie był pokazany, ale możemy tak to czytać dzisiaj. Jest jednak druga perspektywa, która wydaje mi się ciekawsza i która powiązana jest ze zmianą w samej historii sztuki, która pod wpływem surrealizmu, a raczej pod wpływem jego ponownego odkrycia w latach 90. XX wieku, modyfikuje i zmienia swoje kategorie. Mam na myśli takie książki jak Hala Fostera, Compulsive Beauty, jak Powrót Realnego, czyli The Return of the Real, oraz wszystkim na pewno znaną wystawę i książkę Yves Alain Bois i Rosalind Krauss, Formless User's Guide. I to jest koniec lat 90. Na pewno jest ważne, że w centrum zainteresowania tych badaczy jest sztuka neoawangardy, sztuka lat 60., 50. Na pewno nie surrealizm. Nie chodzi o surrealistów. Chodzi o to, żeby te pojęcia używane przez Bataille'a, przez Breton, wyjąć z tego kontekstu historycznego i użyć ich do takiej operacji odsunięcia kategorii modernistycznych, takich jak forma, treść, styl, ewolucja, oraz, co też jest istotne, żeby unieważnić czy też zostawić na boku takie czarno-białe kategorie polityczne jak autonomia przeciwko zaangażowaniu, prawda? No i w tym tekście chciałabym spróbować opowiedzieć o tych artystach, o Rosensteinie i Hasiorze, korzystając z tej drugiej perspektywy. Aktualność tych kategorii, właśnie zaczerpniętych z pism Bataille'a, odkryłam, analizując obiekty Erny Rosenstein z późniejszego okresu, z lat 70., 80., 90. Autorzy książki Formless, User's Guide, odwołują się do pojęcia heterologii oczywiście, skatologii.
No więc Rauschenberg i Pollock, Warhol i Manzoni skojarzyli malowanie, malarstwo z wydzieliną, z brudem, rzucili płótna na ziemię, spojrzeli w dół, zrezygnowali z wertykalności na rzecz horyzontalności. Użycie materiałów jest przez nich czymś takim tautologicznym. Błoto u Rauschenberga jest po prostu błotem i ma sens jako błoto, nie dlatego, że podnosi jego status, prawda, do rangi sztuki. I te obserwacje pozwoliły mi się zastanowić nad obiektami Rosenstein, tworzonymi właśnie z odpadów, z takich odpadów, które się poruszają w kółko między śmietnikiem a pracownią. I ja myślę, że jest to przykład takich właśnie procesów, które nie są surrealistyczne. To nie chodzi o styl, ale że one się narodziły z takiego ducha. I skupię się teraz na takim motywie, bardzo specyficznym użyciu przez artystkę złota, czy też złotych blaszek, biżuterii. Takie złotko, połyskliwe blaszki się pojawiają cały czas w jej sztuce. I generalnie to jest tak, że to wygląda jak złoto, ale jednocześnie wygląda jak śmieć, że to jest takie złoto, które świeci na kałuży. Coś takiego bardzo jest z tym dwuznacznego. Otóż ona wykonuje takie operacje na złocie, że jakby brudzi je, stawia jednocześnie wysoko i nisko. To jest taki obiekt, który jest pomiędzy wyrzuceniem a znalezieniem, pomiędzy zdobyciem a utratą. Jednocześnie to zdobywamy i tracimy. Prócz takich konotacji obiektualnych, a obiekt jest zawsze pytaniem o podmiotowość, są chyba także traumatyczne, choć nie wiem, czy to jest dobre określenie. W każdym razie nie można pomyśleć takiego złotka, tego połysku w twórczości Rosenstein, poza wiedzą o takiej typowej dla zagłady wymianie towarowej. I chodzi o znany z licznych świadectw handel prowadzony na obrzeżach zagłady, gdzie ludzkie życie albo jego chwilowe przedłużenie było kupowane za kosztowności. Ona jako Żydówka po prostu musiała się wielokrotnie wykupywać. I tak też widzę biżuterię tworzoną przez tą artystkę. To są takie wisiorki, broszki, które kuszą swoim trupim pięknem, a jednocześnie są bardzo żywe, ale odrażająco żywe. Było to zresztą działanie performatywne, ponieważ ona nosiła te ozdoby. Tutaj nawet na tym pierwszym zdjęciu ona ma takie coś tutaj na szyi właśnie zawieszonego, przedziwnego. Zresztą świetnie w tym wyglądała. Ale jak się spojrzało bliżej, to było coś potwornego po prostu, to co tam się znajduje. I to jest coś, co jest wyrzucone przez cywilizację, powieszone w charakterze ozdoby. I oczywiście jest to takie pytanie, czym w takim razie jest ozdoba ze złota, ze srebra, z diamentów. I myślę, że te ozdoby to jest taki świat odwrócony, bo który mówi o tym, że to właśnie złoto powinno mnie odstręczać, to złoto powinno mnie brzydzić z uwagi, wiadomo, jakie miało znaczenie, jak funkcjonowało w czasie wojny, a nie to, co właśnie dokładnie złotem nie jest. W sztuce Rosenstein interesowała mnie właśnie taka dziwna, złamana podmiotowość, która, tak jak mówi Kristeva, że to podmiot się załamuje w tym, co odrażające, co wstrętne i powstaje taki podmiot rozbity, niekompletny, taki, który nie może się zdobyć na stworzenie dzieła sztuki. Nie jest do końca artystą. Rosenstein to jest twórczyni marginaliów, komentarzy, producentka szczątków, świadoma pozycji obranej we własnej sztuce, co sygnalizują takie tytuły też prac. Na przykład rośnie, zmienia się. Tutaj mamy. Płynie albo wciąż. I gdzie podmiotem jest coś, to, nie wiadomo co to jest. I to jest bardzo świadomy zabieg. To jest coś, co nie jest ludzkie, nie jest
podmiotowe, nie jest przedmiotowe, bo się porusza, bo płynie, brzmi i tak dalej. Najważniejsze w tym jest jak taki ruch, pragnienie, że to jest coś, co chce żyć. Oczywiście taki podmiot, taki niepełny, nie do końca wiadomo gdzie się znajdujący, był wrogiem wszystkich totalitaryzmów, ale artystka, i to jest też zdumiewające, ona się nie znajdowała wśród jakichś artystów bardzo opozycyjnych, wręcz przeciwnie, w latach 80. raczej była uważana za konformistyczną wobec reżimu. Natomiast to, co tutaj można dostrzec, to bardziej taki, to jest w tym coś emancypacyjnego, no jakieś wyzwolenie. I myślę, że zupełnie inaczej myślał o sztuce Hasior, który zajmował się dokładnie czymś przeciwnym. Jego założeniem była kreacja tego artystycznego ja, tego podmiotu. Natomiast teraz chciałabym przejść do tego, jak bardzo produktywny jest w jego twórczości surrealizm, tworzony, rozumiany właśnie nie jako te motywy przepływające ze sztuki do sztuki, chociaż to jest też bardzo ciekawe, tylko jako jakby nowy sposób ujęcia jego twórczości artystycznej. Posłuchajmy, jak o obiektach Hasiora pisał Marek Rudnicki w książce Niebieskie kartki, opublikowanej w 1963 roku. Adolf Rudnicki, proszę. Ja tutaj wracam do takich zapomnianych, starych książek, których nikt dzisiaj nie czyta, tak jak dzisiaj się nie czyta Banacha. Kiedy tylko wszedł do jego pracowni, pisze Rudnicki, zrozumiał, że już było po wszystkim. Po czym, można zapytać, po prostu było po końcu świata. Drogą, jaką dochodzi do tego stanu olśnienia, że już jest po wszystkim, jest materiał, z jakiego prace Hasiora są zrobione. To teraz będzie długi cytat. Może dla tłumaczy wiadomość, żeby... Więc tak, piszę. Po kilkunastu minutach oglądania, nawet sam materiał, który na innych wystawach tak mnie odpychał, tutaj już mi się zaczął tłumaczyć. Nawet nie mógł być inny. Zresztą w ogóle nie było innego materiału, w tym rzecz. Nie było innego, nie było już bowiem świata. Nieliczni, którzy ocaleli, żyli jak szczury w piwnicach, w schronach, odcięci od powierzchni, skazani na strzępy, które pozostały po wielkim, wspaniałym okresie życia na powierzchni. Ale choć szczury przecież nie mogli żyć samym chlebem, przecież potrzebny był świat znaków. Próbowali więc na nowo odtworzyć własny utracony świat, i to z materiału, jaki był im dostępny, z gałganów, gwoździ, sznurów, korków, stłuczonych szyb, butelek, lampek, guzików, z wszystkiego. W tym piwnicznym życiu strzępy były częścią znaku, który trzeba było przetworzyć w pełny znak, aby szczur dwunożny różnił się od swego stałego towarzysza, szczura czworonożnego. Koniec cytatu. Tutaj zwrócić można na taki motyw bardzo brutalny, zamiany człowieka w zwierzę, bardzo ambiwalentny, no bo z jednej strony to oprawcy są jak zwierzęta, ale prześladowany też jest nieludzki. I taki motyw właśnie tej zmiany egzystencjalnej człowieka w coś, co człowiekiem nie jest, człowieka w przedmiot, wychwytuje także autor pierwszej zapomnianej książki o Hasiorze, Andrzej Banach. Oto co pisze o Hasiorze. To jest początek lat 60. A historia jest oparta, tak jak on mówił, pisał na rozmowach. Hasior nie chodził do akademii, nie widział wener z gipsu ani z marmuru. I nikt nie zmuszał go do tego, aby je odrysowywał. Widywał codziennie na ulicy dziewczyny, bardziej żywe niż boginie, które miały włosy zanadto czarne, biodra za ciężkie, piersi zbyt pełne i oczy ładniejsze od ludzkich. Za dużo widzące oczy ściganych zwierząt.
To jest strona z tej książki, z bardzo przedziwnym zestawieniem. Sam Banach jest chyba tematem jakichś badań surrealizmu w Polsce, ponieważ on komponował tak książki, jakby był artystą właśnie kolażu. Teraz, po zniszczeniu mostów, szyn i powierzchni wody, teraz, gdy świat cały został postawiony przeciw sobie, los tych dziewczyn także się zmienił. Hasior chodzi wieczorem do ogrodu, położonego tuż za domem, ale nie ogląda kształtów drzew ani koloru owoców i nie przychodzi słuchać śpiewu ptaków. W ogrodzie ukrywa się para ludzi, którzy nie mają teraz schronienia nawet pod ziemią. W ogrodzie śpi między zgniłymi grządkami jedna z tych dziewcząt, za której uśmiech mężczyźni w powieściach oddawali przedtem całe życie, a której ciało teraz nie jest warte ani grosz. Następnego dnia zobaczył po raz pierwszy ciało, twarz i oczy umarłego człowieka. Nauczył się kształtu tego na pamięć i zapamiętał, jak powstał. Poza otwartymi oczami, które w barwie złączyły się już z umarłą ziemią. Zabita dziewczyna zostawiła po sobie tylko zepsuty grzebyk do swych czarnych włosów. Chłopak podjął go i umieścił niedaleko figurki świętej. Zapalił 3 żółte świece przybite tuż przy ścianie. Niech wieje duszący dym, niech szczerni się ściana, niech spali się dom, niech powstanie pożar. Koniec cytatu. Zatrzymam się przy analizie tego fragmentu, ponieważ jest on bardzo dziwny. Na przykład z tego powodu, że jest nim brak logiki w użyciu czasu w tej opowieści. Bo najpierw otrzymujemy informację, że Hasior chodzi do tego ogrodu, czyli znaczy, że chodzi często, czy też codziennie, prawda? A następnie, że dziewczyna ginie następnego dnia, więc można zapytać następnego dnia po czym? Nie wiadomo. Wynika z tego, że coś w tej historii jest pominięte albo ocenzurowane, że jest jakaś ważna informacja, którą Banach albo pominął świadomie, albo to zostało wykreślone z tej historii. I nie wiadomo, co to jest, czy to jest jakaś scena może donosu, mogło tak być, albo scena przemocy. W każdym razie widzimy tutaj ocenzurowaną opowieść o zagładzie po prostu. Nie wiemy, dlaczego do ogrodu chodzi Hasior, czy chodzi rozmawiać z tą dziewczyną, czy może można się domyślać, że jakoś jej pomaga, ale to też jest w jakiś sposób nie bardzo enigmatycznie dookoła opowiedziane. I dziwi też, że dziewczyna jest opisana tak bardzo erotycznie, tak jakby w samym opisie tkwił jakiś fantazmat, tak jakby dziewczyna została zabita dlatego, że była tak piękna. Można też zadać pytanie, do jakiego stopnia w tym kawałku Banach jest Hasiorem, a Hasior Banachem i w ogóle czyj to jest głos. Bo być może jest tak, że ta historia wciela się jeszcze w jakiś inny głos, w jakąś inną historię, na przykład ludowych, masowych, popularnych przesądów. I generalnie dążę do tego, żeby powiedzieć, że do 1968 roku chyba ta opowieść o Hasiorze jest inna niż opowieść z lat 70. I z niej zostaje wykreślona historia wojny, zagłady. A jeśli nie jest wykreślona, to zostaje opowiedziana później zupełnie inaczej, jeszcze bardziej eufemistycznie niż w tych cytowanych przeze mnie fragmentach. Stąd jeśli się dzisiaj mówi, że te wbite w sweter Hasiora noże to jest obraz wojny i Holokaustu, to wydaje mi się to bardzo problematyczne, ponieważ nic tutaj nie jest takie oczywiste. Należy zapytać, jakim ta sztuka jest świadectwem, z jakiego punktu mówi. I myślę, że artysta nam to jakoś daje do zrozumienia. Jest bowiem właśnie kimś, kto przebija obraz nożem, a więc wywiera przemoc, jest takim okrutnikiem, w którego wciela się właściwie w całej swojej sztuce. I wcale nie interesuje mnie tak bardzo sama ikonografia, chociaż też, ale to, że obraz nie tyle, że przedstawia przemoc, ale że on za każdym razem powstaje w wyniku aktu przemocy.
I tutaj pokażę jeszcze jedną różnicę, która ujawnia się w tym aspekcie pomiędzy dwójką artystów. To jest obraz Rosenstein Ekrany, którym ona powraca do świadkowania śmierci rodziców w czasie właśnie Holokaustu. Natomiast Hasior pokazuje to inaczej, prawda? On tutaj jest tym, kto trzyma nóż w ręku. Ciekawe jest to, że i kto rzuca tym nożem w takim akcie właśnie gwałtownej władowania, przemocowym akcie. Ciekawe jest to, że zamiast postaci ludzkiej w jego pracach bardzo często widzimy bochenek chleba. To już Sara pokazywała te chleby przebite nożem, właśnie mówiąc o tym, że to jest ciało i ja się z tym zgadzam, to rzeczywiście jest ciało. Zatrzymam się na chwilę przy tych kompozycjach. Podstawowy poziom skojarzeń tutaj to jest chrześcijaństwo, scena przeistoczenia ofiary. W polskim katolicyzmie jest też taki dodatkowy poziom, to znaczy jeżeli ta praca nazywa się Chleb Polski, to znaczy, że tutaj się zrównuje ofiarę z Polską. To my daliśmy tą ofiarę krwi za ojczyznę, jak mówi tytuł, chleb jest polski. Ale jest drugi zakres konotacji, powiedzmy, że to są takie konotacje nieoczywiste, ale które tutaj jakoś odzywają się cały czas. Otóż taki obraz chleba, który został przebity nożem i krwawi, musi się kojarzyć też z tak zwanymi legendami o krwi. To są takie legendy, które od XII wieku krążyły po Europie i opowiadały o mordzie rytualnym. W tych legendach bohaterem jest zawsze mały chłopiec, taki na przykład Szymon z Trydentu, prawda, który zostaje zwabiony podstępem przez rabinów i ci rabini potem poddają go potwornym torturom. Te tortury często parodiują ukrzyżowanie, wytaczają z niego krew, a potem go zabijają. W łagodniejszej wersji zamiast chłopca występują hostie. Jak w legendzie o cudzie eucharystycznym w Poznaniu w 1399 roku spisanej i wydanej przez biskupa polskiego Tomasza Tretera w 1609 roku. I to jest właśnie okładka, strona tytułowa tej książki z wieku XVII. No i tutaj na dole mamy obraz właśnie profanowania hostii. Też te straszliwe noże, które się wbijają w ciało Chrystusa. Legenda jest taka, że oni straszliwie te hostie pokłuli, on te hostie oczywiście krwawiły, potem je zakopali, a potem one z martwych wstały. I co spostrzegł pasterz Pawełek pod Poznaniem pasący krowy na łące? A one z martwych wstały, uniosły się w powietrze i on rzucił się na kolana. Oczywiście są też inne legendy o krwi. Tutaj Ewa Klekot, która musiała wyjechać, opowiedziała mi kilka z nich. I one nie są wszystkie antysemickie. Jest legenda z Waldrin, gdzie wino wylane na ziemię staje się krwią i tak dalej. Natomiast na trop tych przedstawień, o których mówię, naprowadził mnie właśnie wspomniany Andrzej Banach, historyk sztuki z Krakowa, który napisał pierwszy tą książkę o Hasiorze. To zresztą było chyba wydarzenie, no bo młody artysta ma monografię, ma 36 lat, ukazuje się książka, to jakieś wydaje się dość niezwykłe. No i to jest właśnie reprodukcja z tej książki. Czyli sam Banach poddał taki trop, taki bardzo niepokojący trop, tym bardziej, że on to jest właśnie strona książki pod tytułem Hasior i on to zreprodukował, ale w ogóle nie skomentował. Tutaj nie ma ani słowa, dlaczego ta reprodukcja tutaj się znajduje, co to znaczy wobec właśnie sztuki Hasiora, jak to się odnosi do tych przebijanych nożem chlebów, no po prostu kompletnie nic. To znowu jest surrealista Banach, ale może też ktoś, kto, nie wiem, omija cenzurę. A może chcę powiedzieć, chcę, żebyśmy sami już sobie zinterpretowali te dziwne zderzenie obrazów.
Ale ponieważ książka jest rzeczywiście oparta na rozmowach tych dwóch osób i myślę, że to znaczy, że ta interpretacja no, mogła być autorska, to znaczy, że to gdzieś wynikło z ich kontaktu. To znaczy, że z tego wynika, że Hasior od samego początku traktował te obrazy jako bardzo dwuznaczne i że wcale się nie odnosił do nich, do wojny i do Holokaustu, ale może na przykład do sytuacji powojennej, kiedy w Polsce, no niestety, to jest trudno zrozumieć, ale wybuchały pogromy. I odżywała ta figura właśnie, którą widzimy z tych straszliwych, antysemickich broszurek. I że Hasior być może w tych swoich chlebach odnosił się wcale nie tylko do ofiary i do polskiego katolicyzmu, jak się to po prostu tak dosyć, no na pewno też, ale mógł odnosić się do tych obrazów, które są ukryte pod tak zwanym polskim katolicyzmem. I że myślę, że trzeba pytać nie za bardzo, chyba nie o to, czy on to w to wierzył, czy nie wierzył, czy bluźnił, czy nie bluźnił, tylko jaka jest funkcja tych obrazów. I tutaj znowu poszłabym za takim pomysłem Hola Fostera z książki o neoawangardzie, gdzie on wykorzystuje trop surrealistyczny, czyli ten znany z dysydenckiego surrealizmu Bataille'a i Michela Leiry'ego z pisma Document, w którym on proponuje figurę artysty etnografa. Artysta etnograf to jest ktoś, kto traktuje swoją kulturę jak inną, kto bada kulturę, która go otacza, który jest częścią, ale jednocześnie poprzez to, że ją ukazuje, stawia się na zewnątrz i robi to po to, żeby kulturę dominującą w jakiś sposób skrytykować, prowadzić do niej ferment. I wydaje mi się, że tak, że o to tutaj chyba chodzi. A problemem jest to, o czym mówiliśmy wczoraj, czyli jak się zachować w tej trudnej sytuacji, kiedy się jest wewnątrz i na zewnątrz, kiedy się jest w środku i obok. I że właśnie być może Hasior nie dał sobie z tym rady, że nie mógł być jednocześnie artystą, który tak jak mówiła Ewa Tatar, że pochodzi z klasy chłopskiej, a jednocześnie jest inteligentem. Ale to były chyba próby takiego krytycznego podejścia do kultury dominującej. I myślę, że to jest to, co on tutaj pokazywał, to jest coś w rodzaju fantazmatu, czyli tak jak tłumaczy Žižek, że fantazmat to jest taki obraz, którym my próbujemy przykryć to, co jest naprawdę. I rzeczywiście ten krwawiący chleb mógłby być rozumiany jako taki fantazmat, czyli że ta legenda o krwi, prawda, ona służy do maskowania zupełnie innej rzeczywistości, do tej rzeczywistości przemocy wobec Żydów może. A artysta... W złą stronę idę. To jest taki obraz, który nazywa się Rzeź Winiątek. Który podpowiada chyba, że to może być właściwy trop. W jednym z wywiadów w latach 60. Hasior powiedział, że obcęgi to jest takie narzędzie, które jest dwuznaczne, bo można ich użyć do wyrywania gwoździ i także do tortur, ale nie powiedział, że służą one do tworzenia sztuki i że są bardzo dobrym narzędziem. To, że Hasior pojawia się w tych dwuznacznych kompozycjach, wcale nie jest sprzeczne z tą interpretacją, ponieważ wklejenie siebie w takie obrazy, które są jednocześnie katolickie i antysemickie i krytyczne, jest rezultatem tego samego etnograficznego ujęcia. On tutaj wchodzi właśnie w rolę tego chrześcijańskiego chłopca, i
być może musiał to zrobić, żeby pojawić się w sztuce, która mówi o problemie tożsamości, która się z tym problemem zmaga. Jest to artysta, etnograf na granicy dwóch światów, zawieszony pomiędzy byciem w środku i byciem na zewnątrz. Pokazuje swoje schizofreniczne rozdwojenie. Pytanie jest oczywiście następujące. Kiedy to się kończy u Hasiora? Kiedy on przestaje być tym, kto w taki sposób bardzo prowokacyjny, dwuznaczny operuje obrazami? Kiedy staje się artystą, który już tego nie robi i kiedy jest artystą, który zostaje zaakceptowany. Wydaje mi się, że widzieliśmy to wczoraj na tym filmie niesamowitym, gdzie który kończy się takim rytuałem, takim dziwnym rytem palenia ni to krucyfiksów, ni to powstańczych mumii. To jest wszystko bardzo, to był dość przerażający film. Ale pozbawiony tego właśnie, tego o czym mówiłam wcześniej, jakby zacierający traumę i wpisujący się w nową politykę kulturalną lat 70., której pamiętajmy, że w 66 roku w Polsce obchodzono 1000-lecie chrztu, które zostało wyparte przez państwowe obchody 1000-lecia państwa polskiego. Ten obraz wywrotowy znika, natomiast pojawia się obraz, który jest realizacją i zaspokojeniem pragnień masowych, ale takim, żeby nic się nie zmieniło, żeby te gusła, przesądy, niby to ludowe wierzenia stały się przedmiotem swojego rodzaju masowej rozrywki i zostały jakoś oswojone, polubione może. Nawet jeśli ta rozrywka odwołuje się do nieświadomego, do ukrytych pragnień, jeśli materializuje spotkanie z realnym, jak w tej niesamowitej masce zwierzęcia ofiarnego, w której ostatnio wystąpiła nieznana Hasiorowi jego późna uczennica Lady Gaga. Bardzo dziękuję. Kultury.